Nazywam się Wojtek Czabanowski, a to są krótkie wykłady z historii filozofii epoki brązu. Dzisiaj krótki filmik, tak jak po każdym dłuższym wykładzie, ale nie będą to śmieszne fragmenty, bo nie było za bardzo śmiesznych fragmentów w ostatnim tekście, ani nie będzie to uzupełnienie historyczne, tak jak ostatnio. W pewnym sensie historyczne może, bo historyczno-filozoficzne. No, bo tak, zamykamy pierwszy okres filozofii egipskiej. I żeby być zupełnie uczciwym, należy powiedzieć, że te teksty, które zostały omówione, to nie są jednak wszystkie teksty. Do naszych czasów przetrwały jeszcze dwa krótkie fragmenty innych instrukcji, mianowicie instrukcji księcia Hardżedefa, nie wiadomo, czy to on rzeczywiście napisał, ale przynajmniej tak przedstawia się osoba mówiąca w tym utworze, oraz instrukcji dla wezyra Kagemini. Obaj ci autorzy byli bardzo uznani w późniejszych czasach. Jeżeli chodzi o tego pierwszego, o Hardżedefa, to już Ptahotep cytuje jakieś fragmenty z tego nawet krótkiego kawałka, który przetrwał do naszych czasów. Więc już bardzo szybko osiągnął sławę. Hardżedef to jest najstarsza instrukcja. Ona jest jeszcze wcześniejsza od Ptahotepa. Ale mówiłem o tym, że instrukcje wezyra Ptahotepa są najstarszą, zachowaną w całości książką, jaka dotrwała do naszych czasów. Instrukcja Hardżedefa jest jeszcze starsza, ale niestety przetrwał z niej tylko malutki fragment. Na tyle mały, że nawet trudno jakoś syntetycznie powiedzieć cokolwiek o tym, jaka tam myśl się za tym kryje. Zasadniczo jest mowa o tym, że należy wbudować dom swojemu synowi i poza tym w zasadzie tekst się urywa, że warto mieć dzieci i żonę. Więc nic nadzwyczajnego. Jeżeli chodzi o tą drugą instrukcję, instrukcję dla wezyra Kagemini, to tam już mamy zdecydowanie więcej, ale nadal bardzo mało. To jest 1,5 strony tekstu, powiedzmy. Tamten autor, który pisze właśnie dla wezyra Kagemini, on po prostu przedstawia taką wizję, że należy być człowiekiem cichym, pokornym i skromnym. Kiedy porównamy to z Ptahotepem, zupełnie co innego. U Ptahotepa mamy przede wszystkim nacisk na karierę, na to, żeby się dobrze ułożyć w życiu, żeby mieć wpływowych znajomych i wygrywać procesy sądowe i kość hajs. Zasadniczo. U autora nauk dla Kagemini nie to. Mamy pokorę i ta pokora wydaje się być jakby wartością samoistną. To znaczy nie jest ona za bardzo przedstawiona tak, jakby to mogło być przedstawione u Ptahotepa, że na przykład należy w pewnych sytuacjach milczeć, okazywać szacunek innym, dlatego że to przyniesie nam jakoś korzyść. U tego autora nauk dla Kagemini wydaje się, że po prostu pokora i cichość charakteru jest zaletą samą w sobie. To jest tyle tekstów, które zachowały się do naszych czasów. Natomiast wiemy o tym, że jeszcze znana nam postać historyczna skądinąd, mianowicie Imhotep, sławny architekt i mędrzec, który budował pierwsze piramidy, był z całą pewnością autorem jakiegoś tekstu dydaktycznego o właśnie charakterze instrukcji. Jego sława sięgała jeszcze wiele wieków, w zasadzie 2000 lat później. Imhotep z czasem został uznany za Boga. Podobnie zresztą książę Hardżedef, który być może, może nie, jest autorem tych właśnie instrukcji Hardżedefa. Często się to działo właśnie, że jacyś ludzie z bardzo dalekiej przeszłości z czasem stawali się bogami. Znaczy zostali uznawani za bogów. Przynajmniej w takim dyskursie skierowanym do prostych ludzi, bo być może nie wśród elit. Jeżeli chodzi o punkt widzenia elit, to z dużo późniejszych czasów zachowują się nam fragmenty, gdzie różni ludzie powołują się na to, że znają te teksty mądrościowe z dawnych czasów, co znaczy o tym, że ta tradycja była naprawdę żywa. Na przykład po 2000 lat jeszcze ktoś chwali się tym, że czytał Ptahotepa, że czytał Imhotepa, że czytał Hardżedefa, że czytał nauki dla Kagemini. Jest taki znany tekst egipski, znaczy znany tekst egipski. Żadne teksty egipskie nie są znane, ale jest taki znany, jak na teksty egipskie, tekst Nieśmiertelność pisarzy, gdzie mowa jest o tym, że czas zabiera wszystko, śmierć zabiera wszystko, nie zostaje nic, a jednak to, co może nas zachować od śmierci, to jest sława mędrca. I w tym tekście wymienione są nazwiska tych największych, najbardziej szanowanych mędrców z przeszłości. Między innymi Ptahotepa, Imhotepa i innych. Stąd wiemy, że oni przez bardzo wiele, bardzo, bardzo długi czas jeszcze nadal byli szanowani i uznani. To jest bardzo trwała kultura, bardzo ciekawa,
że ta pamięć jego istniała. I dlatego, że te nazwiska były wspominane przez ludzi ewidentnie inteligentnych i wykształconych, dlatego sądzę, że oni nie byli deifikowani przez wszystkich, tylko na potrzeby, na użytek prostaczków. To w ogóle wydaje mi się, że jest charakterystyczna rzecz dla Egiptu, że ten przekaz idzie zawsze dwutorowo, że ten przekaz właśnie taki religijny, związany z deifikacją, z posługiwaniem się nazwami bóstw jako właśnie bóstwami, to jest przekaz kierowany do klas niższych, a ten przekaz, który jest kierowany przez intelektualistów do intelektualistów, czy tam przez jakieś klasy wyższe, przez innych przedstawicieli klasy wyższej, to jest przekaz o wiele bardziej świecki. Pojęcia, znaczy imiona bogów nie funkcjonują jako imiona bogów, tylko jako pojęcia ogólne. No i właśnie nie dochodzi do takich deifikacji jakichś postaci z historii. Wiadomo, że to są postacie historyczne. Wybitne, bo wybitne, ale postacie historyczne. To tyle tego suplementu. Zamykamy pierwszy okres historii filozofii starożytnego Egiptu. I będziemy otwierali drugi. Dziękuję, ja nazywam się Wojtek Szamanowski, a to były krótkie wykłady z historii filozofii epoki brązu.